sprawował jak najlepiej. Proboszcz wczoraj powiedział, że pewna osoba składając życzenia powiedziała, no oby ta funkcja nie przeszkodziła księdzu w drodze do zbawienia. I chyba tego głównie życzył, żeby życzenia mocno się spodobały. Więc w tej intencji ja modlę się za księdza proboszcza, aby jak najlepiej ksiądz tę funkcję pełnił. Natomiast ksiądz proboszcz modli się w intencji parafian, polecając żywych, jak i zmarłych, a także za nowo włączonego członka do naszej wspólnoty kościoła. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy dobrze przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w nim są zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo Niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Jestem trudny.
sakramencie, przez który nas pił żyjących na ziemi podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
Święte dziękanie, skromność, wielka wiara i szacunek dla ludzi są naprawdę bardzo docenione. My się z tego też bardzo cieszymy i że wszystkich mieszkańców gminy Rodzic-Katowickiej bardzo gratulujemy. To wielkie wyróżnienie dla księdza, ale również dla tej parafii. Także tym bardziej się cieszymy, bo ta wspaniała parafia jest pięknie przez księdza prowadzona. Wszystkiego najlepszego. Będziemy na tyle, na ile powinniśmy i na tyle, na ile możemy, będziemy wspierać. Ja pozwolę sobie powiedzieć naszym kochanym księży, dziekanie, księży, proboszczu. Skupia Pan wokół siebie wspaniałych ludzi, jest to naprawdę wyjątkowa parafia. I proszę przyjąć po pierwsze gratulacje do wyboru na dziekana, dziekana Katowickiego. A także najserdeczniejsze życzenia. Łaskawy i dobry Bóg obdarzył księdza dobrym zdrowiem, mądrością i dał dużo satysfakcji tej pracy duszpasterskiej. Jednocześnie chciałam złożyć życzenia dla małego Franka, aby wyrósł na dobrego, mądrego człowieka i dał rodzicom dużo radości i satysfakcji w życiu. Bardzo Wam dziękuję.